Poranek, błękitne niebo, a my lecimy na Gibraltar. Ależ tu jest pięknie. No, pogoda wspaniała, słońce, błękitne niebo, ale jest tak koło 13 stopni. Wow. Jeszcze 10 km do Gibraltaru i takie widoki. Jesteśmy w miasteczku La Linea. Tutaj zostawimy samochód, bo mamy samochód z wypożyczalni, więc nie możemy nim przekroczyć granicy, bo przecież Gibraltar to terytorium brytyjskie. I słuchajcie, parking się nazywa Santa Barbara, także jak będziecie szukali, to warto tutaj, dlatego że w samym miasteczku La Linea jest jeszcze dalej. I tak teraz trzeba kawałek przejść do granicy i żeby dostać się do kolejki, bo na górę będziemy wjeżdżać kolejką, ale o tym za chwilę opowiem. Także parking Santa Barbara. Tak wygląda przejście graniczne. Tutaj samochody, a tutaj piesi. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby mieć ze sobą dokumenty. W przypadku obywateli Unii Europejskiej wystarczy oczywiście europejskie ID. Jeszcze my mamy paszporty na wszelki wypadek. Piotrek ma ID, więc zaraz zobaczymy, zaraz Wam dam znać, czy wszyscy przeszliśmy i czy wszyscy będziemy zwiedzać Gibraltar, czy tylko ja ze Stefą. Od razu jak się minie granicę jest informacja turystyczna i kod do zeskanowania, gdzie są mapki i wszystkie informacje. A tam jest pas startowy. Tu jest pas startowy i będziemy przez niego przechodzić. W sumie tutaj nawet można powiedzieć, że mamy szczęście, że będzie startował samolot, bo fajnie jest trafić na taki moment, bo tak po prostu przejść. Zabezpieczane są przejścia. Tam widzę, że jeszcze po drugiej stronie czekają na ostatnich maruderów. I czekamy. A poza tym fajnie, bo stoimy w pierwszym rzędzie. Znaczy, gdyby to była inna sytuacja, to byśmy powiedziały, ale pech, akurat zamknęli, jak my tutaj podeszliśmy. Ale w tej sytuacji fajnie jest to zobaczyć. Wow, jest rozkładany nawet łańcuch z kolcami. No i... Na to wszyscy czekali. Thank you. I idziemy. Ale fajnie. No stąd ten pas startowy wcale nie wygląda na taki króciutki. Tam się daleko ciągnie. Fajnie byłoby tutaj kusnąć za tym murkiem i obserwować, jak startują te samoloty. Dla odważnych. To dla odważnych. Ależ piękna, wysoka jest ta góra. Ile ona ma trochę metrów? 426 metrów najwyższą górę. 426 metrów. Wow. Oprócz Capo Verde, gdzie byłam na pasie startowym, to chyba Stefan, ty też wiesz, nie, no oprócz takiego lotniska, gdzieś, ale po pasie startowym chyba się nie chodzi, nie? Jak samoloty parkują. Chyba nie. Dowód na to, że jesteśmy na terytorium Wielkiej Brytanii. Brytyjska budka telefoniczna, tak naprawdę londyńska. No, na razie za pięknie to tutaj nie jest. Ale widzę, że ja się zawsze staram doszukiwać tych dobrych stron. Także a Winston Churchill Avenue na razie przymykam oko na to, co widzę. Dotarliśmy do historycznego miejsca. To jest jedyne wejście historyczne do Gibraltaru. Oprócz tego było tylko można się dostać z morza, z wody. Czy ta tabliczka może kłamać? Niby 13 lat, niby już interesuje się literaturą, sztuką, modą, a jednak jak jest sklep z dziadostwem, to trzeba koniecznie wejść. A tutaj Main Street, którą dojdziemy do dolnej stacji kolejki linowej. A żeby nie zapomnieć, to może tutaj na Main Street opowiem, przypomnę Wam króciutko historię Gibraltaru, który przechodził z rąk do rąk historycznie po prostu setki razy. Natomiast w ostatecznym rozrachunku w 1967 roku odbyło się tutaj referendum. I zdecydowana większość Gibraltarczyków opowiedziała się za tym,
żeby zostać terytorium Wielkiej Brytanii. Od tego czasu 10 września jest obchodzony jako święto narodowe, czyli rocznica tego referendum, a Gibraltar należy do Wielkiej Brytanii, należy do korony brytyjskiej. Z ciekawostek polityki międzynarodowej, oczywiście ta decyzja Gibraltarczyków nie spotkała się z jakąś specjalnym entuzjazmem władz Hiszpanii, także przez wiele lat Gibraltar był blokowany gospodarczo, była zamknięta granica, no na wszelkie sposoby starano się tutaj utrudnić Gibraltarczykom i Wielkiej Brytanii życie. Natomiast sytuacja uległa zmianie, kiedy Hiszpania chciała przystąpić do Unii Europejskiej, a oczywiście, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, wymagana jest zgoda wszystkich krajów członkowskich. Także potrzebowali zgody wtedy Wielkiej Brytanii i Hiszpania musiała wtedy zmięknąć troszeczkę, znieść sankcje i restrykcje po to, żeby Wielka Brytania wyraziła zgodę na ich przystąpienie do Unii Europejskiej. Jesteśmy pierwszy raz na Gibraltarze. Także magnesik musi być. O, ja chcę ten Afryka, Hiszpania. O, ten jest świetny, bo mówi wszystko o... Ciekawostka Gibraltaru, że jest Hiszpania, tutaj już jest Afryka, a jest to terytorium Wielkiej Brytanii. Dlatego, że z Gibraltaru widać Afrykę. Mam nadzieję, że będę mogła ją zobaczyć i wam pokazać. Pokaż, Stefa. I dla babci. Kolejny symbol Gibraltaru, czyli budki telefoniczne londyńskie i małpki, bo zobaczymy też małpki, mam nadzieję. A tutaj na Main Street niektóre budynki są tak śliczne. Zgłodniliśmy, szukamy jakiegoś miejsca na lunch, tu nam się spodobało. Oczywiście są fish and chips, ale też zobaczyłam, że jest gazpacho. W ogóle tam Main Street to sklepiki, restauracyjki, sklepy z pamiątkami, z dziadostwami. I mamy szczęście, stolik na zewnątrz. No niestety nie było fish and chips. Poważnie mówię niestety, bo chcieliśmy wziąć jedne, ale wzięliśmy skórki ziemniaków, potato skins i wzięliśmy nachosy. Bardzo wykwintnie brytyjsko. I element regionalny, czyli gazpacho. Stefa, dobre? Po lunchu pędzimy już prosto do kolejki, ale zatrzymałam się. Spójrzcie, jaki piękny cmentarz. I słuchajcie, kolejny hint. Tu jest kolejka, jesteśmy na jej końcu, czyli kilka osób do biletów kupionych online, a ta wielka koleja jest do kupienia biletów, także warto kupić bilety wcześniej. A Gibraltar oczywiście słynie z małpek, natomiast słuchajcie, małpki są pod ścisłą ochroną i kara za ich karmienie, dotykanie to 4000 funtów. Wjeżdżamy na 412 metrów, o nawet uszy mi się przytkały trochę. Zajmuje to 6 minut. I jesteśmy na szczycie. Tutaj na górze Gibraltarskiej są też tereny wojskowe, militarne. Część góry jest zamknięta. W dole miasto. A my jesteśmy gdzieś tam. Tam gdzieś jest Marbella. A tam, kochani, to już Afryka, to już jest Maroko. Szczyt Gibraltaru, a to taka sytuacja, ponieważ miała zapalenie o skrzeli, to cały czas pije syropek i udało nam się przekonać, żeby wzięła łyka z butelki, bo przez 20 minut szukała w swojej nowej torebeczce łyżeczki, żeby odmierzyć. Moja precyzyjna córeczka. O, cudownie. Bo to tu jest, tutaj są mieszkanki lokalne. Cześć, kochanie. Łobuziaki. Łobuzujące łobuziaki. Przed chwilą się pokłóciły strasznie. Był wrzask. Są tam pchełki, czy nie ma pchełek? Trzeba kuzyna sprawdzić. Te z kolei zajmują się taksówkami. Tutaj taksówkowy korek, bo można zwiedzać tak jak my. Znaczy można zwiedzać tak jak my, czyli wjechać kolejką i sobie schodzić w dół i oglądać atrakcje, bo mniej więcej tak prowadzi szlak. Można wjechać kolejką i zjechać kolejką, a można też, jak się ma mało czasu, wynająć taksówkę na dole i te wszystkie punkty obejrzeć taksówką.
Ale wydaje mi się, że to chyba raczej nie jak się ma mało czasu, tylko bardziej jest ta opcja dla tych, którzy nie mogą chodzić. Ja przynajmniej tak to widzę, ale z tego co obserwuję, to chyba ludziom nawet na wakacjach doskwiera brak czasu i wybierają takie rozwiązanie. Rozumiałabym, gdyby to byli nasi rodzice, tak? Ale tutaj rodziny zupełnie młodzi ludzie też. Natomiast no, Stefa, słuszna uwaga, że ona jednak by tutaj widziała bardziej meleksy i jakieś pojazdy elektryczne niż te smrodzące taksówki. Zobaczcie, jaki mały szef tutaj siedzi. Ale jesteś słodki. Jedna z atrakcji to tak zwany skywalk, czyli ten taras przeszklony i przeszklone wokół są takie przejścia. Natomiast dla mnie cały czas wygrywają wszystko małpki. Tutaj jeszcze jest szlak, który prowadzi do góry, ale już moja rodzina odmówiła. Chcą iść zobaczyć kolejne atrakcje, nie chce im się łazić. Na rozstajach dróg można iść albo Mediterranean Steps, schody śródziemnomorskie, O'Hara's Battery, albo do świątyni, do jaskini świętego Michała. My idziemy do jaskini. Wow. No to jest coś. Teraz inne oświetlenie i widać dokładnie strukturę. Stalaktyty, stalagmity. Nigdy nie pamiętam, które są które. W środku jest też gigantyczne audytorium. Jejku, ale tutaj być na jakimś przedstawieniu, na jakiejś operze. Musi być magiczne przeżycie absolutnie. No i co, Stefka? Czasem się warto posłuchać mamy, tak, i nie iść na skróty. Piękna. Słuchajcie, to było takie przeżycie. Niesamowite. Wydaje mi się, że teraz długo żadna jaskinia na nas nie zrobi wrażenia. Aż takiego... Chyba, że staniemy się jakimiś teraz jaskiniowcami. Jaskiniołazami. Jaskiniołazami. Jaskinio... Na pewno to ma jakąś profesjonalną nazwę, oczywiście wygłupiam się. Znaczy nie wygłupiam się, nie wiem. Ale to było absolutnie cudowne. Chwilę nam zajęło wymyślenie nazwy, ale się udało. Jaskinio zdobywcami. Jaskinio zdobywcami. To mamy już pierwszą jaskinię na naszej liście. Odhaczoną. Jaskinia świętego Michała na Gibraltarze. Martwiłam się, że mi będzie zimno. Bo wiecie, wczoraj było chłodno i nie wiem po jakiego grzyba wzięłam ten cholerny sweter i go targam ze sobą. Już trzy razy go bym zgubiła, gdyby nie moje kochane dziecko. Mówicie, odkładam go, bo mi przeszkadza i potem go zabieram. Później go zostawia. Piękne są te kapusto, jak dziewanne. Brytyjskie, przepraszam, dziewanne. Drzewko oliwkowe. Proszę bardzo. Pięknie kwitną. Widzicie, drzewka oliwkowe akurat kwitną i cholernie uczulają, Ania mi powiedziała. Zobaczcie, jaki widok. Niesamowite. A teraz do Stefka lecimy? Do Suspension Bridge, Windsor Bridge. Windsor. Piękna droga. Te schodki są małe i to też trochę to zabrzmiało ironicznie, ale jest naprawdę pięknie. I w ogóle przy tej masie turystów... Tutaj jest puszczyteńko. I w tych jaskiniach też miałyśmy takie szczęście. Że było mało ludzi. Natomiast słuchajcie, być tutaj w lipcu, w sierpniu. Można się ugotować. Teraz mi przeszkadza, ale słuchajcie, to chyba można po prostu umrzeć z gorąca. Piotrek i Stefa na moście. Sesja na moście. Ale super. Ale super. I wyczekałyśmy taki moment, że
widok z góry, bo trochę jakoś źle poszliśmy. Mieliśmy iść 10 minut do niego, potem straciliśmy internet. Jest już 30 minut temu jakby, wyszliśmy z tamtego punktu i dopiero do niego dochodzimy. No cóż. Stefan mówi, że zrobiliśmy dzisiaj już w tej chwili 9 km. Juhu! 14 tysięcy kroków. Brawo! Moorish Castle trochę bliżej, chyba dotarliśmy. O, jak ślicznie, zamkowy ogródek, oczko wodne, altanka. Dobra, już jestem trochę złośliwa, ale naprawdę nogi mi w tyłek wchodzą, jest gorąco. Jestem wściekła na mojego męża, bo oczywiście mówiłam mu, że źle idziemy, ale nie, no przecież on wie najlepiej. No dobra, no ale skoro tutaj już dotarliśmy, to wbijamy się na górę. A byliśmy tam wysoko. No to co, tu nie wejdziemy? Wejdziemy. Jakie szczęśliwe moje dziecko. Cześć królewno. Wow. 1333. A tutaj świetnie też widać lotnisko. I pas startowy. Bo przechodzi się dokładnie. O, tam się przechodzi. Wejdźmy. Będzie piękny widok. A zgodzicie, jaki jest widok? Dokładnie, no widok jest dokładnie taki jak z każdego jak miejsca. Z każdego miejsca na tej górze. A nawet gorszy, bo jeszcze trzeba wejść bez wysoki murek. Ale co, z jaskinią miałam rację. Z jaskinią tak, tylko z jaskinią. No dobra, ale wlazłyśmy na ten cholerny zamek. O, jest. Poszedłeś do dołu. Nie, poszedłem do łaźni. Do łaźni? A co, prysznic czy? Kąpiel. Aha, ta klatka schodowa jest. Wow. Co, Stewka? Super. O matko, gdybym nie była tak zmęczona, to bym się nawet może zachwyciła, jak tu jest ślicznie i szabi, szyjki w ogóle. Ale nogi mi w dupę wchodzą, szczerze mówiąc. A jeszcze muszę przed nimi grać, że jest wszystko ok, bo to przecież mój pomysł był, żeby koniecznie zobaczyć ten... żeby zobaczyć ten zamek, który był ostatnią atrakcją, jaką zaplanowałam na dzisiaj, tutaj na Gibraltarze. A ja jak coś zaplanuję, to lubię po prostu się wywiązać. Dobra, jeszcze 1 500 000 schodków i prawie jesteśmy na miejscu. Stefcie, ale super, co? To nie jest tak, że nie słyszycie odpowiedzi, bo ona jest tak daleko. Nie słyszycie odpowiedzi, bo moje dziecko z wściekłości już nic nie mówi. A tu jest naprawdę fajnie. To schody zamkowe. Tak się nazywają. Prowadzą do zamku oczywiście, albo z zamku, tak jak w moim przypadku. Bardzo fajny dzień, naprawdę. Bardzo mi się podobało. Warto odwiedzić, prawda, Gibraltar? Super. I ale... warto tutaj przyjechać właśnie tak jak my, no nie tak, że na chwilę, tylko pół dnia, 3/4 dnia. Myślę, że dłużej nie ma co tutaj siedzieć. Może się jeszcze można powłóczyć tutaj po tych uliczkach bocznych, oprócz Main Street. Polecamy Wam, żebyście zrobili tak jak my, jeżeli będziecie mieli wystarczająco czasu, czyli wjazd na górę i schodząc z góry atrakcje, no bo nie ma sensu schodzić z góry, a potem wejść z powrotem na górę, żeby koniecznie zjechać kolejką, ale oczywiście bilety kupował mój mąż, także słuchajcie, w razie czego to mamy bilety powrotne. Jakbyśmy teraz się chciały wdrapać z powrotem na tą górę, żeby zjechać kolejką, to mamy bilet. Super, pierwszy dzień, słuchajcie, na południu Hiszpanii, fantastyczne, a tak naprawdę na południu Hiszpanii i na południu Wielkiej Brytanii. Całujemy Was mocno, pa!